Cześć, dzień dobry, witam. W kolejnym odcinku z Kaliningrad. Dzisiaj będziemy siać. Siać z orgą na moim polu numer 4. Bo chcę wreszcie wiedzieć, ile to pole ma hektarów. Więc siejemy. Zacznę sobie odtąd. I... Albo nie, tam na dole na równym sobie włączyć GPS-a. Czyli ci na GPS-ku będzie ciany, zobaczyłem, albo nie. Bo mogę, bo mam taką możliwość. I tutaj. I tutaj już Ctrl W. Dobra, on sobie leci już na GPS-ie. To coś nie zapało, bo to jest trochę za ostro. Wykryj szerokość. No i jedziemy z tym siebie. No to jest aż tak, to trzeba będzie to spróbować wygładzić. Tylko ten teren na dwójkę już wchodzi, bo to tak było zrobione. Jak po chińsku. No i dobra, dam radę trochę po odcinku, może ogarnę. Albo po Żinach chyba miał czas. Tak pewnie zająć, że się nie będę miał zapomnę o tym, tego nie ogarnę, ale trzeba być dobrej myśli. No, pewnie, że tak. Dzisiaj wysorgo, dlaczego w tą stronę? No bo w tą stronę. Gdyż iż... Muszę zobaczyć jedną rzecz później. Trzeba w tej jednej siece nie ją nałożyć przypadkiem co panego. Bo jedna siewka się pójdzie na sprzedaż. Bo jakoś się okazało dziwnym trafem, że miałem siewkę kupioną. Nie wiem jak. Stało na gospodarstwie, ja o tym nie wiedziałem nawet. Szczerze mówiąc, nawet sam nie wiem jak to było z tą siewką już. Jak ona się u mnie znalazła na gospodarstwie. Być może ją kupiłem poza odcinkiem. Ale nie tym, tylko jeszcze wcześniejszym. Nie wiem, nie wiem. Ale taki rzecz mówi być. Szczerze mówiąc, nawet nie wiem. Aż pójdę to zobaczyć. Mam pokazać, że siewka kupiona z odcinka jest, stoi tutaj i ma 701 litrów nawozu, a ta jest pełna. Trzeba do niego sypać. Albo tą sprzedać, a tą zostawić, bo ta jest pełna, bo tu będzie mniej nawozu. Nie wiem, zobaczymy. No dobra, wracamy do siewów, bo to jest przewodnim tematem odcinka. Aj, ten... Dobra, ten teren sam jest taki dziwny, co tak będzie już musiał być. Pierwszy raz sieje to pole. Tak, to pole pierwszy raz sieje. Bo tu nic nie było robione w tym polu jeszcze. Bo pierwszy raz jak było kupione, to była pszenica, pamiętacie, w czwartym? W piątym odcinku była zbierana, jest mamy 10 odcinek i siejemy sobie. W tym roku też kombajn jeszcze na test przyjedzie. Siema, wiechu. Co pan kradnie? A co popadnie? Co w rączki padnie. No pewnie, że tak. Co u ciebie? Nic. Właśnie lekcję skończyłem. Dopiero? Przecież 14:50. No jakieś, nie wiem. 30 minut temu. Czy co ty, kurde, 9 lekcji miałeś? 8. To po ile ty masz minut lekcji? 45.
To do tego. A czaj, że ja mam normalnie po 30? To masz pół godziny. Fajnie masz. No. Lepiej jestem, czy koment nie widzę? Okej. Okay. Oskar wrócił. Okej, okay, mam pewność, że jest fajnie. Jednak składasz tego kompa, mówisz? No, ale jeszcze trzeba poczekać aż tak. Aż się zrobić. Możesz... Nie! Ale poczekam jeszcze. Może te ceny jeszcze tak troszeczkę spadną. Miałem taką nadzieję. To jest git, ale jeszcze trochę są za wysoko. To się te karty są takie. Oczywiście nie oczekuję, że będzie cena MSRP, ale... Ale co się dzieje, o co chodzi? O co ma chodzić? Wyleciało. Śrawka mi wyleciała. Co? Bułki! Co? Kiełbasa! Kiełbasa! Dwa bułki! No pewnie, że tak. Dwa minęły. To ci się spodoba? Co mi się spodoba? A, Kalifornia. A, tylko że ja tego nie mówię. Kalifornia. No pewnie jest tak. Dobra, robię speedrun, jo! Ale powiem ci, że ten mój dashboard dostaje pod dupę z tym silnikiem. Mówisz? No. On pod górkę jedzie 8 na godzinę. A nie, Kalifornia to jest fajna piosenka. Jakoś nie doceniałem tej piosenki wcześniej. W ogóle polskiego rapu tak nie lubiłem słuchać. No dziś tak ostatnio. Już szapnij rampan pan. Trochę mi się znudził z zagranicznych, postanowiłem trochę posłuchać polskiego i powiem ci, że Mata, White, nawet ten od, jak on się tam nazywa? Od zakupu za 1500 zł? Wieku, co ty masz za pieska na profilowym? Pieseł. Nigdy go nie miałeś. Mogę coś puścić od Karusia, a potem twoja? No, spoko. Czego nie słyszałeś pewnie. Kadzie, jestem, czy słyszałeś co? Czemu stop? Jakieś dźwięki. Nie wiem, już nie pamiętam. No właśnie. Kalifornia. Poleci na razie. Jaka Kalifornia, jak już Los Angeles. Ej, ale chyba w Los Angeles w Kalifornii chyba jest, nie? Los Angeles? Na pewno? No mi się tak wydaje. Nie wiem. Zaraz sobie wygłuduję. Nie. No bo to Kalifornia to jest stan, ale... Nie wiem jak ci to powiedzieć. Co to jest? Jak ja to kupiłem, jak to na tego? Czekaj. Okej. Jej. Na, chłopca kaczki nagrywał. Nie. Chłopca kaczki na snapie nagrywał. Można na kaczki nagrywać? Iriuszkę. Kaczki też można. Nie pytajcie, skąd ja to mam. Co to jest? Co to, kur... O, Maja wysłała snapa. Kalifornia! Oskar, wiesz, że dzisiaj waletynki są?
A co to jest? Życzenia złożyłeś? Komu? Co to jest takiego? Ja przyjąłem. Nie wiem. Ja tak wpisuję w Google'a i patrzę, co to kurde jest. Dłuższej tej listy się nie dało zrobić. Tak z dupy trochę. Wyklep każdego razu 4. Bysiu, Bysiu, Bysiu. A wiesz, że z Bysiu to jest Bysiu? Bo nie wiedziałem. Ja walę. Prawie 600 zawalonego Windowsa 10. I teraz... Jedenaście, jak będzie miał Windows 10, będzie miał aktualizację od 11 za darmo. A wiesz, że no tak. Pisało mi, że mój komputer wymaga, w sensie, no, jest zalecany Windows 11? Ej, w legalnych takich sklepach, gdzie można kupić system, to kupisz go za 100, za 200, to są legalne, nie? Nie, a GoPro to są legalne, bo nawet tu pisze, że jest taki klucze soft.pl, tu nawet jest Microsoft, więc 200 zł, nie? WC Pro od razu. A co to zmienia? No właśnie się... No, GoPro daje ci więcej funkcji ci daje. Nie, nie tylko to, ale daje ci... Z Windowsa chłop nie korzysta, nie? Ja korzystam z tego. Co? Wersja Pro daje takie zbudowane funkcje. No ja tam tego i tak nigdy nie używam to. Więc... Zostawcie Billa Gatesa. Gatę? A gatu pan. Dlaczego nowo? Słyszałeś to? Oskar tą muzykę. Cassandra. Cassandra, Szwed. Jaki Szwed? Czemu to nie? Czemu to nie chce iść? Rury się zatkały. Że to już szapniram, pam. Jaki zasilacz do PC-ta. Fajny jest zasilacz. Taki, który zasila. Taki 650 wystarczy. Bo nie warto tam przepłacać do 700 czy 750. Mi się zdaje, Oskar, że odpowiedni zasilacz jest taki, który zasila. Nie taki zasilacz, który by ci komputer wybombił w kosmos. Wybombił. Bombę co ty zaraz dostaniesz? Wodną. Na łeb. No właśnie, kiedy znam wypada? 18 chyba, nie? Czyli kiedy znam wypada? Jest no, kiedy. Kiedy znam wypada? Halo! Osiemnastego. To nie jest git, ale to też jest nawet git. Ale też jest git. A jaką kartę bierzesz? A właśnie na XCOMie teraz jest promocja i ona... Jakie jest karty za 2000? Albo 3? Płaca ci się to? Czekaj, muszę to przyciszyć, bo średnio słyszę. Znaczy, chodzi mi o... 2060 albo super i tyle. To coś taka w jednym. No to zaraz ci powiem. No bo ja kiedyś na wakacjach bym składał rok temu, no to brałbym tego RTX-a 260, tylko że z nim jest no taki dobry. Problem, że no... Że go nie ma. No nie jest tak wydajny jak... No niech nie wydaje na procyk, tylko trzeba dobrego podpasować z niego. I znaczy... 32 GB RAM-u i masz wszystko, ci dziwać będziesz. No.
Zależy po co, jak na przykład ktoś chce pod streaming, no to wiadomo, tam musi być przynajmniej 8 rdzeni, 16 wątków. Jeśli chodzi o procesor, ja to żeby rdzeni, wiesz. No nie mogę z ciebie. Uciągał, żeby nie. A nie to, żeby, nie wiem, chodziło w 30 klatek, czyli ile to my. Klatek schodowych? 30-50. Karta to mi się wydaje, że jak za taką cenę teraz, no to opłaca się ją kupić tą 3060 za 2800 i po tyle chodzi ta 260, bo te wszystkie 260 zostały wyprzedane, które kosztowały tylko 2000 na XCOMie przed chwilą. Ja nie wiem jak rodziców przekonać, żeby kupili ci, albo to zwalili. No nie wiem, zobacz. Znaczy, to już jest blisko, ale no. Dziś walentynki, to może? Nie, walentynki nie, ale do urodzinek to. To za tym 16 będzie, więc. No już kogo? Inaczej się patrzy. Ale że dziewczyna? Nie. Na kolanach nie będę błagał, co? Ale że wolę dziewczyna 16? Sobie kupić 10-50 jaj. Wolę kupić 10-50 jaj jakąś używaną z, nie wiem, z Felixa i przeczekać i kiedyś za rok na przykład kupić już za to przynajmniej lepszą cenę niż 660 Ti. Chociaż ta TI-ka, no prawda jest taka, że jest gorsza od 6500 RX-a, więc tego XT, nie? A ten XT jest fajny. Ile kosztuje? 1500 chyba. Czekaj, RX... No ona kosztuje 1660, 2300. 3000 prawie. No ale to stać. Znaczy... Jeszcze raz ci powiem, ja muszę przeczekać i po prostu tyle. Zobaczę, co będzie później. Jeśli będzie tak, że te ceny pójdą jeszcze w górę... Ja se planuję kupić komputer za 400 zł. No. Ale mówię ci, GTX 660. Chyba od kolegi jakiego. No nie. Nie no, mi się wydaje, że 730 ci wystarczy karta. Ale to też droga. Na OLX to na kosztuje ze 100 zł, coś tam. Dałoby się, ale z chińskich części, nie? Obudowa jakaś z kartonu. No tak, zabudowa za darmo praktycznie musi być. To za 10 zł. Tylko żeby coś obudowa. Jakaś karta i 1 GB pamięci VRAM. Patrzyłem, no to dobra jest nawet. Steam ma 60 FPS. Pewnie, że tak. Wszystko trzeba byłoby używane kupować. Już używane są. Ale guma używana nie jest dobra. No, pewnie nie. No, to co ty mi tu za głupoty gadasz? Kto by chciał. Nie, ja nie wiem, czy to by chciał, może... Może Zbysiu by chciał. Ale co? Kurde, jeszcze z tym monitorem, no tylko jeden. Ile tu jest jeszcze zakupów? Komputer, nie wiem, monitor. Znaczy, no tak. Znaczy, mam monitor, tylko. Ja to czekam do 18. Dopiero sobie kupię. O, to wiekło jeszcze 3 lata. No, niestety. A który to już będzie 2000. Farming będzie już nowszy, akurat. No, będzie nowszy. No, będzie 25. Ten. Będzie, 24. Będzie ta. 25. Będzie w końcu ta orka, nie? W końcu. Mam taką nadzieję. Ci panowie, nie jest. A laptopa są. Jak oni to dodadzą? Laptopa z tego względu, że... Legiona sekund jakiegoś, ale ma w Legion. Właśnie ja się zastanawiam nad... I tylko, że prawda jest taka z tymi laptopami, że dajmy na to kupisz komputer, laptop za 6000, nie? Dajmy na to, że ma 370 RTX-a, no to kupujesz komputer za 5000, nie wiem, z GTX-em, czy 60. Czekaj, laptopem on się bardziej rodzi. Znaczy, bo ja korzystam teraz z laptopa, to tak więc średnio, a poza tym, no, ja jakoś z laptopów nie lubię korzystać. No, takie... Ten laptop kosztuje 8000, mam już ci mówię, co ma w środku. Ma tak, Ryzen 7,
5800K, RTX 3070 plus AMD Radeon Graphic, pamięć 16 GB, możesz ulepszyć do 32 za 440. Więc ja gram. Teraz to no, 440, dobrze. Cześć Bartek. Czy takie laptopy są dobre na przykład pod tworzenie filmów, typu dajmy na to, że gdzieś wyjechałeś, no to masz laptopa pod sobą i możesz szybko ogarnąć film. Jeszcze ma 144 Hz, no to nie wiem. No tak. Taki monitor do PC-ta 144 Hz można już kupić za dajmy na to 1000 zł. Tak, już taki, no nawet git, nie? Komórki tuba. Ale tam jest tak, że oni mają ograniczoną wydajność, nie to co PC. Nie przerywaj. Właśnie z najgorszym mogłem. Klimat polskiej wsi. No pewnie, że tak. Teraz możesz mówić, bo nikt nie gada, to możesz mówić. Poza tym... Nie znasz się. Co za chwilę to są? Co jak ty zaczyna mówić, to drugi zaczyna gada. Dobra, się mówię, bo mnie denerwować zaczynają. Nie da się powiedzieć. No powiedz, powiedz. No jaki no. Wodę piję teraz. Ryknij no. No mówcie. Ryknij no. Jasne, czy... Sprawny z 90%. No ty ryknij, człowieku. Po kotlecie schabowym i ziemniaka. Po na plastikowym talerzu. Na plastikowym talerzu. Dobra, idę. Co za wiechy. Dobra, idę. Ej, to jest różnica 20 zł, a nie 30 zł, nawet nie wiem co tu chodzi. ATX. Ale mu zaleci, nie? 702. 7. Aha. Nie, bo też nie ma. A to wiechu włączyłeś. Sprawno się zdziwić. Co za dzień? Tak. 130 to pojebane. Dobra, pierwszy lepszy. O, jeszcze chłodzenie, jak ja bym ten chłodzenie ten cieczoł kupił. Kurde, a chłodzenie wodne jest dobre? Jest dobre, bardzo dobre, ale to pod takie już procki typu i siódemka i dziewiątka. No to Kacper ma i siódemkę chyba. No mam, ale nie mam wodnego. Ale on ma laptopa. Dzieci do laptopa i powrotem. Poza tym jakby to wyglądało, masz komp, masz laptopa i jego laptop nie cieczą. Trochę takie. Nie wiem. Ej, wpiszę w Google, bo nie ma. Laptop chłodzony cieczą. Znaczy nie laptop, chodzi o procesor. Firma zaprezentowała pierwszy model ROG GX700. Panie, gdzie udało się nie słyszy. Jest system chłodzony ciepło. LOL. Oskar. A, no bo on teraz zajęty czym innym jest. Ten laptop u mnie chodzi po 10 tysięcy złotych. To fajna cena na pewno. To za 10 tysięcy to mam kompa lepszego. Szkoda pieniędzy. Za 10 tysięcy to mi Mikul nigdy kompa nie kupił, bo my sobie 60 kupił. Mikul. Daj to 60. Co? Kurde, jaki zasilacz jest najlepszy, no? Mikul taki... na... Silent? On jest zajarany. Dzisiaj w ogóle zdjęcie z 11. Dobra, oglądam Morele. To już jest stare jakieś. Ja lubię. Beretynosze kupił w Morele kompa, takie gówno, że... No ja wiem, właśnie Morele, oni zazwyczaj wkładają do tych gotowych PC-ów jakieś części z outletu, czyli takich półwystawowych. Czyli to jest gówno? Mój komputer może jest lepszy od mojego, ale ja myślałem, że on będzie grał na średnich w FSA 19 na, nie wiem, 60 FPS-ach albo 50, a on grał chłopie na 20 albo mniej. Wyjebane Morele, only comic X-com. No, a nie X-com lepszy. No i ja, no? Ja też tak samo uważam. No, za ile? Dwa coś. Ale nie wiesz, aha, dwa coś. No to już mało. To, znaczy, wiesz, w tamtych czasach, 3 lata temu... To było, nie wiem, to było 2 lata temu albo rok. Nie, dwa no. Chyba. Dwa. No to wtedy nie. Ponad rok temu. I on
by dopłacił 1000 zł, by miał lepszy. Dwa coś, no ponad 2600 chyba. By dopłacił 1000 zł, bo mu chyba rodzice dopłacili trochę, albo mu kupili za wszystko chyba. To by do 1000 zł mu dali więcej, to by miał lepszy komputer z X-Coma. Ciekawe, widziałem fajne komputery tam. Takie nawet, żeby zagrał w 19 na średni przychodowo. Zgadza się. Zgadza się. A co on tam ma sadzone? On kupił ten taki komputer, no... No bo ja wiem, ja tylko wiem, że on z Morele.pl kupował. I jakiego ziemniaka ma. I że z gówniana cena. Też wiedziałem, jak cena będzie mała, to już czułem, że będzie takie trochę... Jako chłopie, ja myślałem, on... Bo on... Graliśmy na FS Brunie, nie? I on chłopie na światłach jeździł pod tymi górami, bo tak ciemno było. No i... No i ja mówię, bo niby zdjęcia ładnie tego, średnia grafika, ja jak zobaczyłem, jak on gra, to chłopie, FPS-y gówno warte. Małe FPS-y. Powinien posiadać zasilacz o mocy 750. No to 700 muszę w takim razie wziąć, no to mam 700. Moja piła elektryczna ma 2000. No i nieźle. To mój stary kom za 3000 był kupiony. Ten grat? Nie taki grat, wtedy był 7. Nie wcale, chłopie, że na niskich grach nagrywasz. Jakoś ja w 15 nagrywałem na tych, na średni gram. Nie no, grat to jest, ale no... Ale ten jego stary, ty na tym swoim starym komputerze, Kasper, jakbyś ten... Ty timelapse kręcisz, tak byś miał na timelapse 20 fps-ów, byś to wrzucił do tego, do programu, przyspieszył muzykę, to wiesz, żeby tego nie było widać nawet. Lepsze to niż nic, nie? Ty tak, że Mikul ma... Mikul tak robi właśnie w 19. On robi, że na przykład nagrywa, nie wiem, było widać po jego fps-ach, że są gówniane i film spowalniał normalnie, żeby fps-ów nie było małych widać. Film spowalniał. No wiem, okay. Że on tak robił. Inaczej. Ktoś tam napisał, on się chłopie chwali, że nowy komputer dostał we wrześniu 2020, nie? Tak. Ta, nie był nowy komputer. Laptop, znaczy. A drewno internet. Tak. Ktoś chłopie, nowy net. Do przydacza graliśmy, bo był za pierwszym razem. Dlaczego teraz taki internet, że 4 godziny pobiera fanda? No, albo ma, albo inny internet ma, albo się pogorszył po prostu. Mi też się pogorszył przez pogodę. Coraz gorzej chodzi to gówno. Co? A nie wiem, u mnie teraz od 2 dni jest słonecznie, to się trochę poprawiło. U mnie też słońce, ale wiatr. A od czwartku do soboty mam chłopie 90 stopni. 90 porywał do 90 km. 90 stopni? 10 km. Ten tam szufluje. No wiedziałem, że odezwij się. Dobra, to mówią? Czekaj, nie pamiętam, dobra. Nieważne. Nie pamiętam. Ej. Kup się klej. Kurde, zartalerzy chłopie spadną. Stołówka w pokoju. Ja to powynosi. Ale nie, nawet przesadzę, trzy. I tak jest, nie? Tego pompkowi, bo ten pompek żyje. Tylko, że to nie jest on, tylko ona, ale dobra. Czemu tak drogo to jest? To nie jest pies. To z wilkołak. Ta. To jest chłopiak, jak był, nie wiem co to za raz, to jest jakiś pomieszany pies. Pomieszany pies. No mieszaniec. Był wcześniej taki... Jak ojciec ten. Arab? Taki jak ten był pies właśnie, taki sam szczeniak był. Przed tym. Przed tą w sumie. To był taki sam właśnie i taki spokojny był chłopie, a tego wzięliśmy. Człowieku, od mały szczeniak był taki wariat, chłopie. Od razu. To było rozpoznane. Tamten pies, co był, to był spokojny, ale oddali jakimś chłopowi, człowieku, nie wiem po co. Nie wiem po co. Wzięliśmy tego właśnie i to była słuczka, a tamten to był pies. I był spokojny, a to chłopie taki wariat, z dziś jest. Się z łańcucha zrywa. Chłopie, do końca nie dało się tego wprowadzić, żeśmy go, tata specjalnie w oborze chłopie wybił ten, w ścianie chłopie wybił ten, dziurę, żeby mogła wchodzić i wychodzić końcem, to chłopie nad koniec. Czaisz to, że nad koniec rozwaliła? Górą wylazła. No chłopie, trzeba tego, wykopać szpadłem z pół metra i zalać chłopie ten, betonem, barierki, żeby koniec był konkretny. I przyspałać barierki na tym, na górze, jakiś zrobić taki koniec, bo to chłopie wylezi i tak. Zwalia. 200. A to wtedy jeszcze był szczeniak, to wiesz.
Pompek. 294. Dobra, zjedzone ze dwu. 294. Ty tam obliczasz matematycznie. No nie gadaj, że już ta budowa nie jest tania. No już, no fajnie. No to, że se poczekał na tą budowę. Co no, droższa jest teraz. Dobra, bez żadnych świecidełek, jakieś wentylatory, które się świecą i to nie jest potrzebne w ogóle. Ważne, żeby chodziło, a nie. Jak będę chciał LEDy, to se po prostu kupię LEDy i powieszę. Co no? I powieszę. Ta od Corsara wydaje się spoko. Tylko, że dużo za nią zapłacę. Jak gdyby taką wziąłeś. Tutaj tańczą zajeżdża, to nie. Tańczy nie chcę. To jest taka, nie. Co, ty LGBT tam będziesz promował? No właśnie nie chcę. LGBT? Taka biała. Biała wie co może być. Nie wiem, co ty. Aha, nie ma z tyłu wentylatorów. Znaczy nie ma wentylatora jednego z tyłu. Tylko dwa z przodu. To ale mi obudowa, ja nie chcę takiej obudowy. Z tyłu musi być. Z tyłu to jest podstawa. Z tyłu to się pociąg dymił. Okej. Okay. Rozumiem. Rozumiem twój przepiękny ból. Też tak, o tym tak myślisz? Tak. Poniedziałek, 14 lutego 2022. Aha, już została wyprzedana. Fajne. A ta? Aha, to jest od NSI-a obudowa. I to jest chyba to. Okej, okay, zasila. Nie. Tutaj. Dwa wentylatory z przodu, jeden z tyłu. Nie no, z git. Ale. Humor gituwa. Jakoś tak to leciało. Grafika mi się zmieści. Więc nie powinno być problemu. Standard. Ty główny, ATX, tak. No i dobra. Budowa. Jak możesz prześcieradło położyć? Co? Jak? Po co? Po co? Jak dopłacę 3 stówy, to mam fajną budowę. Mów dalej. 294. A ona ile ma? Aha. Nie no, to spokojnie się zmieści. Bo to jest 330, a tam jest 290 coś. No bo ona ma tam 3 wentylatory. Pomyśl sobie, jaka to jest bestia. Ona jest taka cichutka. Na komputer bestia mówi. No to tam pompek? Bo nie wiem. To będzie... Spokojnie, ja wczoraj naszukałem się tylko... Dobra, mów. Nie no, proszę. Mów. Ej, tak głupoty gadam. Pa, ja się wczoraj naszukałem 2 godziny Ursusów, nie? I się nie naszukałeś. Bo nie działały. Nie działały. Ursusy są upo. No bo to jest mój. To jest mój ten, dostał go. Jak chłop wydał Ursusa, który tak w pełni nie działa. Kupisz go, nie idzie zruszać klawiszami. Tam w skryptach coś było pomieszane. To zauważyłem dzisiaj, że ktoś wydał takie coś, taki wydał, autor Ursusu wydał taką rzecz, taki plik trzeba było podmienić. I chłopie wszystko działało, bo to był jakiś skrypt od chodzenia. I właśnie tam też mówił właśnie o input binding jakieś. Musiałem to pod dokument XML, musiałem to podmienić. Mów dalej. Chłopie, żebym to podmienił, to wszystkie ciągniki prawie działają. No tam nie wszystkie, że wszystkie od razu już nie działały, ale... Michał, chłopie, taką gównianą, weź, co on wziął wczoraj, Jezu.
A ja ci, ty słyszałeś to, co on wziął, jak żeśmy rozmawiali, jak ja z nim gadałem. Chłopie, gówno takie wziął jakąś 902 deluxe, bo na balonówkę, bo mi się chłopie mało nie zesra. Jak te balonówki zobaczy. Wziął jakąś chłopie żółtą, tekstury w pancie pomalowane. Yes. A tam nie wiem, czy te balonówki są aż takie super. Do ja to też nie, bo on, bo, a wiesz czemu on się tak jara? Bo do niego co roku po żniwach przyjeżdża ta 912, żółta chyba, z balonówkami. On się tak zawsze jara, on zawsze balonówki brał, jak brał na domnicy. Albo Zetora na balonówkę wziął 912, dlatego też 912 on zawsze bierze. O, chłopie pewnie jak miał więcej hektarów i by miał okazję gdzieś tam 912 jakąś małą cenę w dobrym stanie kupić, to by na pewno wziął. Mówię ci, on miał 10 hektarów, to wziął. On jest głupi. Jak jego chłop powiedział, że na 6 hektarów by 12,4 kupił, ciągnik, który ma 120 koni i 6 cylindrów i napęd, no to chłopie, na 6 hektarów, on by chłopie na 10 hektarów wziął tego, John Deere 5-10. Nie, no dobra, za duże porównanie, no to 6 by wziął przykładowo, 16-14. 20 hektarów, John Deere 7-8-10. 30 hektarów, 8-5-30, chłopie, 40 hektarów, Casterion. Nie macie 50 hektarów, kierowiec K700A. Michał będzie powiedział, że nie macie. No bo on tak to porównuje głupio. Ja pierdzielak, bo na 6 hektarów takie gówno wziąć. Jak 6 hektarów to idzie nawet ciapkiem obrobić. Trochę może by... Nie, no obrobiłby, bo 6 hektarów to ja wiem ile to jest nawet. Bo za moim domem właśnie mieliśmy pole 6 hektarów w kawałku. Było co? Chyba 6 hektarów, 6 coś. W kawałku. Jak na napisach. Spore na przykład. Co? Ile ty masz jak? Hektarów? No. Wszystko wydzierżawione to jest 40 i około 5. 45. A bez dzierżaw? No tak z 10. O chłopie, to co ty masz za ciągniki? No to jedna to jest 7715S. Drugi to jest 3736. Co chłopie, mamy mefy na 10 hektarów? 62,15. Ale to by się wydaje, że to jest ten. Mało czy coś. Czekaj, piszę sobie te mefy, jak to wygląda i ile to ma mocy. Bo żadnego nie kojarzę. 7,15. No to pierwsze to jest 62,55. MF muszę sobie wpisać. Jak 62... Co? Tak, to nie jest do takich nawozów. 55? Do takich... 62,55. No, do czekaj, zaraz lekkich... zobaczę. To jest taki do lekkich prac, nie? 7,15 ma 170 koni. Z grafika. Zobacz jak one... A taki! To malutki on jest, nie jest duży. No jest. Następny to jest taki stary. To zależy, którego masz, bo tu widzę, jest taki z taką maską kwadratową, normalną, a niektóre są z taką płaską w dół. To jest taką kwadratową. A, no to lepszego, bo ten to brzydki jest. No, co jeszcze? 7 coś, mówiłeś. Czekaj, bo ja go tu nie mogę jakoś znaleźć. Czekaj, ma? No. 72, tak? Czekaj, zaraz ci powiem. Ile ty tych MF masz, 3? No tak. Ej, nie mogę go zjeść za Chiny. Za bizony? Ej, nie pamiętam, jaka była kolejność. Czekaj. No ale dobra. Jego tutaj w grafice nie mogę znaleźć niczego. To jest albo 36-37, albo 37-36. 37-36. 37. Chyba tak to powinno być, jak mi się wydaje. Jak? 37-36 albo 36-37. Nie pamiętam, zawsze mi się to. 36. Jak nie ma 36-37 ani 37-36? Musi być. Jest 36-35, 36-30. 37 jak wpiszę też. 3707, 3700, 374, 3700, 375. On jest bardzo podobny do tego, co jest ten początkowy na M-Quicku. Wiesz o co chodzi? No! Taki wiesz. On no to jest 3670. Nie, on tam ma. 6 jeszcze tam chyba, albo 7 już. Nie, myli się. A 70 to jest duży.
A no, no on na przykład był pod ten. Pod ścierni. 50. Nie. Hmm. 36, 37 chyba już tak było. 36, 70 jeszcze. To nie no to wiem. Najwyżej, to na to wychodzi, że po prostu. No i jeszcze jakiś mówiłeś, 7 coś. 77, 15. To tam nowszy już. Ha, dobra, to wi. A, ten! Ty tyłem! Poczekaj. Aha, to ten jest. To, takiego no. MF-a dużego macie. No. My, to jest ten, w tym, w FS22 jest normalnie, 77-15. No to on ma tyle co 70-80 pewnie. To jest duże. Według farminga. Mały. Ale tamten to jest... No lakan 10 hektarów, no dobra, on ma te dzierżawy jeszcze niby, no ale... Dzierżawa, cyk, koniec, i co wtedy? Nie, to u nas tak nie ma, u nas to jest tak, że dzierżawi... Rzadko jest tak, że ktoś sprzedaje bez twojej wiedzy. To ale on ci może uciąć umowę, czy nie? Też może. W sumie no, nie, ale patrz. To chyba umowę masz... Jakbyś ty się czuł, gdyby ta osoba, na przykład, nie masz posiadę, nie masz rzepkę, czy co tam... Wywalić to nie wiadomo ile na wozu. Znaczy, duże skrzydło. Nagle powie, że no... Chce sprzedać, no... Przecież to jest w ogóle na niego nawet nie było. No i dla niego to też jest opłacalne, bo mu to płacicie mu hajs. Przecież. No człowieku, nic nie robisz na polu, a kasa leci. No to jak oni ma, no właśnie ten co daje dzierżawę, to ma fajnie. Czy to, nie wiem jak to jest, czy się płaci co miesiąc, czy to dajesz raz mu. Taką większą hajs mu, zależy. Też mi się wydaje, że miesięcznie. Raz? Co? Bo to może też tak być, że miesięcznie ludzie dają, zależy kto jak chce. Bo to może być, że miesięcznie daje tam po ileś, albo raz tam parę, nie wiem ile to kosztuje, zależy też ile, tam ileś jaką kwotę i tyle i już spokój, na jakiś czas tam, na rok przykładowo. No ile ma te dzierżawy, tak nie pewnie. No właśnie mówiłem, że tam 45, ma być tak, że ma być jeszcze więcej, ale to u nas to ale są chodzi takie... mi o czas. Co? Chodzi mi o czas. Ten o hektarach, ten o czasie gada. To o czas. To o czas. No, no ile to będzie ta... No nie wiem ile na ile masz to. 10 lat. Ale pewnie. Co? Ale co? Jezu, dzierżawę no. Na jaki czas? A skąd ja to mam wiedzieć? Po prostu jest i koniec. I koniec. A, ty wiesz, on się... O nie, i koniec. On się boi powiedzieć. I koniec. Dobra. Ale ten, ale do niego mamy ten, silnik podpiera, pneumatyczny, więc dlatego początek był taki większy, nie bo jeszcze sierniskowiec i tak dalej. Sierniskowiec. Bo to była ta... Ten to dobry. To idą tam 3 metry ma ten potinger. O, potinger ma 3 metry. Nic więcej nie będzie miał 3 siernik... metry. Ale miał siernik chodzi balani. Jedzik a, no to... gęby tej helucie. No 3-metrowy. Podinger taki. Pewnie to jeszcze za farmingu jest. No ty tylko w tym farmingu, człowieku, ty sam farming jest. O mamma mango. O mamma mia, to jest ten taki... il italiano. Właśnie. Ma to ten co w 15 był oryginalny? To jest ten. Wpisz sobie w neta. To jest identycznie taki sam. W farmingu był Vitasem 302 chyba. Tu jest inny. Bo ten jest taki... Jak ci to powiedzieć? Ten zbiornik jest taki inny. Kacper, tutaj bota. Wiem, że Italiano leci, ale... Italiano. No ale... No już to. Aleksandra. Co? Tony jest. Tony. Cyk, on tak ma tylko o. Jakie to są mnie? Miodowe lata. Miodowe lata, dobrze, rozumiem.
Dobrze, to... Dobrze, że mam ping na Discordzie. Uwielbiam to. Looking, he's dead. He's dying. Jak ktoś mi teraz mówił, Polish, please. Polish, please. Jedyne słowo, co mi powiedzieć, Polish, please. Polish, please. To tak trochę inaczej brzmiało od Smithasa. No ale co? Aleksandra. Syrny. Dobra, weź się nie udzielaj. Drama. Weź to wypakuj, ciekawe ten modpack ma. 207 MB, tylko to co to za mody, gówno wielkie. Extract here, wypakuj tu. Nie, czy to? Chwil jest to pliki, nie? A here to tu, jo. Chwil jest to pliki, są. So. Ale modów, człowieku. Mega informatyk. To musi być jeszcze. Dobra, piątka. No i po prostu sobie to najwyżej mam. I wystarczy. Co ty jeszcze więcej? Dobra, wystarczy, to na razie. Jo.